Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o retencji i w młynkach właściwie wszystkich mamy jakąś retencję. Kupując młynek powinniśmy się dobrze zastanowić, na ile jest to dla nas problematyczne. Dla mnie na przykład, mimo że tego rodzaju młynki, czyli Macer Super Jolly, mimo że one mają dość dużą retencję, ja uważam, że jest to dla mnie akceptowalne. Ja mogę na przykład część kawy poświęcić i nie ma to dla mnie żadnego problemu. Natomiast oczywiście dla części purystów kawowych ta retencja jest bardzo istotna i każdy dość mocno dba o to, żeby zmniejszyć niepotrzebne zużycie kawy. Jest to zrozumiałe, ponieważ niektóre osoby wydają na kawę bardzo duże pieniądze, więc jest to absolutnie zrozumiałe. Są różne konstrukcje młynków, które poprawiają taką właśnie retencję. Ale zanim do tego przejdziemy, warto by było się zastanowić, czym właściwie jest retencja. Retencja w młynku, nie będę może zagłębiał się bardzo w jakąś tam większą część konstrukcyjną młynków, być może o tym jeszcze zrobię odcinek. Natomiast oczywiście mamy do czynienia, to jest właściwie można powiedzieć główna część młynka, takie serce, czyli silnik plus komora mielenia. I ta komora mielenia mniej więcej wygląda w ten sposób. W środku oczywiście się znajduje dolne żarno, które podczas obrotu widać tutaj nam się przesuwa. I działa to w ten sposób, że kiedy żarna trafiają nam tutaj do tej komory, to zmielona kawa jest wyrzucana na ścianki, a te płatki, które tu widać, nie wiem czy to widać, widać chyba, przesuwamy, one przesuwają kawę do wylotu. Tutaj, w to miejsce. I retencja polega na tym, że nie wszystko, co mielimy, nie każde ziarno kawy, które trafia tutaj, wyleci nam tą stroną, ponieważ tutaj mamy dość długi kanał wylotowy. Więc część tej kawy zostanie w kanale wylotowym. I to nie jest mała część. Ponieważ jeśli ktoś sobie pod espresso mieli kawę, to wie jaka to jest ilość przy powiedzmy 18 gramach. Więc znaczna część tej kawy zostanie w tym miejscu wylotowym. I to jest właśnie retencja. To jest ilość pozostawionej kawy w młynku po zakończeniu mielenia. I są oczywiście różne warianty tej retencji. Pierwszym z tych wariantów jest na przykład taki, ile kawy zostanie nam w komorze mielenia, całej komorze mielenia, jeśli mamy całkowicie ją wyczyszczoną i wrzucamy sobie odrobinę kawy. Wtedy oczywiście jest jeszcze większy problem, bo gdzieś tam w zakamarkach dodatkowo jeszcze kilka dziesiętnych grama nam zostaje. Może się to wydawać niewiele, ale dla części osób ma to znaczenie. Potem oczywiście nam zostaje kwestia, jeśli na przykład mamy założony hopper, czyli założony mamy pojemnik z kawą, to jaka jest retencja, jeśli mamy założony pojemnik z kawą, ponieważ będziemy mieli większe ciśnienie kawy na komorę mielenia, w związku z tym też no powiedzmy tej kawy mniej summa summarum pozostanie w pomieleniu. Tak? Natomiast zawsze trzeba się liczyć z tym, że jakiś fragment zmielonej kawy, jakiś procent będzie pozostało. Nawet jeśli to jest 0,1 grama, to zawsze takie coś nam pozostanie. I to jest właśnie retencja w młynku. I w zasadzie tutaj wiele więcej się chyba na temat retencji nie da powiedzieć. Mogę tylko dodać, że są różne konstrukcje. Część młynków na przykład jest ułożona poziomo, a żarna jakby sypywane są do komory w taki sposób, że wylot jest ułożony w taki sposób, żeby grawitacyjnie wyrzucać jak największą ilość kawy. Wtedy ta retencja jest bardzo mała. Część młynków na przykład ma pod kątem to ustawione. Mamy młynek ustawiony pod kątem, wtedy też jest inna retencja. Są różne sztuczki, które mają to zmniejszyć, ale no summa summarum efekt jest taki, że po prostu musimy się liczyć z tym, że retencja w młynku jest. I niestety im jest tańszy młynek, im bardziej jest przeznaczony pierwotnie pod coś takiego,
tym ta retencja jest, no, można powiedzieć, spora. Ja bym się tym jakoś bardzo specjalnie nie przejmował. Nie wydaję kosmicznych pieniędzy w postaci, nie wiem, 300 zł za kilogram, tak? Więc wydaje mi się, że mimo, że kawy są, potrafią być dość drogie, nie przesadzałbym z tym parametrem zbytnio przy wyborze młynka, zwłaszcza jeśli jest to na przykład młynek pierwszy. Jeśli zaczynamy się uczyć mielenia, czy tam uczymy się po prostu pewnych rzeczy, jeśli chcemy wejść w amatorsko w taką przygodę z kawą, lepiej jest kupić tani młynek, nawet z karuzelą, i sobie to potestować, przemęczyć się to przez jakiś czas i później go, powiedzmy, na przykład wymienić czy zmodyfikować, niż władować 2000 w młynek i potem się zorientować, że to jednak nie jest na przykład dla mnie zabawa, tak? Bo jednak może, powiedzmy, ta pasja mi nie odpowiada. Ja bym proponował właśnie kupić coś najpierw taniego, ale dość dobrego. I oczywiście, no, też nie ukrywam, że to szaleństwo z parzeniem kawy, ono postępuje, więc być może lepiej jest na początek się przekonać, że chcemy zainwestować w taki młynek, że chcemy zainwestować, nie wiem, 200-300 zł za używany stary młynek, odczyścić go sobie, wymienić w nim żarna na przykład, jeśli trzeba, i przetestować sobie, zobaczyć, jak wtedy smakuje mi espresso, jeśli sobie to dobrze skalibruję. Ja powiem jeszcze, jak się właściwie kalibruje pod espresso, ponieważ są specjalne zasady dotyczące tego, ile powinno być naparu, z jakiego przemiału. To też ma swoje znaczenie. Jeśli mamy taki młynek, ale nadal dość nieprecyzyjnie go ustawimy, no to też nadal dobrego espresso z niego nie wyciśniemy. Więc oczywiście tutaj to też będzie miało znaczenie. Teraz pojawiła się bardzo duża moda na młynki typu dozerless, które polegają na tym, że właściwie nie mamy hopera, tylko przesunę sobie macera, tylko po prostu odmierzamy jakąś ilość kawy, wsypujemy to sobie, możemy sobie uwzględnić, powiedzmy, nawet, że jakaś tam retencja zostanie, albo są różne techniki wydmuchiwania, powiedzmy, tych resztek kawy, czy wysypywania ich jakimś tam pędzelkiem. No są najprzeróżniejsze metody wyciągania całego tego przemiału. Jest to jakaś część rytuału przy przygotowywaniu kawy do parzenia. Jest to oczywiście wszystko związane z retencją. Jest spora część w tej chwili młynków takich, powiedzmy, prosumenckich, czyli takich profesjonalnych konsumentów, jeśli chodzi o te młynki, które właśnie operują w ten sposób. Nie posiadają żadnych hopperów, ponieważ puryści mogą uważać, że wsypywanie ziarna i przechowywanie go w hopperze niszczy kawę. W pewnym sensie tak jest, ale ja osobiście nie oszalałem jeszcze na tyle, żeby miało to dla mnie znaczenie. Zużywam bardzo dużo kawy, w związku z tym dość często dosypuję do takiego hopera kawę. U mnie w domu pije się też sporo kawy, więc myślę, że nie mam z tym problemu, żeby przechowywać kawę w hopperze. Natomiast, tak jak mówię, dla części osób ma to jak najbardziej znaczenie. W związku z tym zarówno retencja stanowi problem, jak i przechowywanie kawy w hopperze. Ja bym nie szedł tak daleko dla kogoś, kto zaczyna. Najpierw należałoby się nauczyć dobrze domierzać kawę i kupić tani młynek, w miarę tani, ale jednak profesjonalny, gastronomiczny, i nauczyć się dobrze domierzać kawę i dobrze ją mielić. To by był, powiedzmy, to by była taka konkluzja, jeśli chodzi o kupowanie młynków. I retencją bym się za bardzo nie przejmował. Zawsze można poświęcić jakąś część kawy podczas kolejnego mielenia. I po prostu to wyrzucić, nie wiem, powiedzmy 2-3 gramy, jeśli to nie stanowi problemu. I poszedłbym w coś takiego. A potem można się ewentualnie martwić, czy należałoby to, powiedzmy, tą retencję ograniczyć, jeśli koszt kawy jest duży. Albo po prostu pomyśleć nad młynkiem, który będzie miał mniejszą retencję. Dodam tylko, że bywają niektóre ekspresy, które są bardzo drogie, i które mają bardzo niską retencję, ale nie nadają się do parzenia espresso.
ponieważ część młynków jest przeznaczona do metod bardziej, powiedzmy, mówi się na to brewing, czyli do takiego parzenia nie pod espresso. To może być na przykład metoda drip, to może być jakiś Chemex, to może być Aeropress. To są troszeczkę inne poziomy mielenia. I część młynków, nawet drogich, na przykład firmy Mach-König, jest taki młynek na przykład Mach-König Guatemala, który niespecjalnie nadaje się pod espresso, dlatego że zakres ustawienia pod espresso jest bardzo wąski, więc jest bardzo niewielka szansa, że trafi się tym młynkiem na odpowiedni poziom mielenia espresso. A espresso bywa bardzo kapryśne, więc ja bym polecał, jeśli już ustawienie mielenia bez stopni, bezstopniowe ustawienie. Dlatego tego rodzaju młynek, Master Super Jolly, ale też jego większe wersje, na przykład Major, Mazer Major, czy Colney, czy Robur, to są takie modele, to jest akurat Mazer Super Jolly. Oczywiście też spełnią swoje zadanie, ale są niewspółmiernie większe od niego i zajmują ponownie dużą przestrzeń. Mają większe żarna lub też żarna stożkowe, więc ja bym się zastanowił. Można oczywiście też trafić, ale nie jestem przekonany, czy uda się kupić tanio wersję mini lub wersję lux firmy Mazer. Oczywiście są też jakieś inne firmy, typu, nie wiem, Nuova Simonelli się zdarzają, są Macapy, są Compaki, jest dużo różnych firm, które wypuściły młynki gastronomiczne i które są już dość stare, w związku z tym placówki gastronomiczne się ich pozbywają, więc można kupić w miarę tanio. Na tę chwilę to wszystko, pozdrawiam serdecznie.